Dlaczego Stany Zjednoczone wydają się wobec Rosji takie bezradne? Czy wypowiedzi wojenne Joe Bidena, jak zostały przez media określone, to są wojennymi, czy raczej zakreślają kolejne granice, których ponoć przekroczyć nie można, a za każdym razem, jeżeli jakieś państwo uważa, że je przekroczy, to po prostu nie będzie się oglądać na to, co prezydent amerykański ma do powiedzenia. W jakiś sposób dzieje się sytuacja taka, gdzie Izrael, który zyskał w ciągu jednego dnia maksymalne poparcie na arenie międzynarodowej, szczególnie w państwach atlantyckich, systematycznie z dnia na dzień je traci. Co za tym stoi? Jak za tym Rosja powstrzymuje Stany Zjednoczone? Ja nazywam się Piotr Zych, zapraszam do Polityki Wielkich Obszarów, zapraszam do lajkowania, do subskrybowania, do komentowania. I zapraszam również do mojej najnowszej książki Wojna i Władza, w której na te tematy jest zdecydowanie szerzej i głębiej, czego nie mogę w tak krótkim wystąpieniu tutaj poruszyć. Zatem jak Rosja powstrzymuje Stany Zjednoczone? Atak Hamasu na Izrael było jak włożenie kija w mrowisko. Erdogan, prezydent Turcji, właśnie jednoznacznie wyraził swoje poparcie dla Hezbollahu, dla aspiracji palestyńskich, wyłamując się z jedności państw atlantyckich, które gremialnie w pierwszym odruchu potępiły ten akt bezprecedensowej, jak to się popularnie mówi, przemocy, ale z drugiej strony wiemy, to nic nowego na świecie, szczególnie w tamtym obszarze. Z kolei w radiu, a zarazem portalu ukraińskim Chwila pojawił się taki dość obszerny tekst pod znamiennym tytułem Zachodzie, obudź się, jesteś na wojnie. To jest ciekawe to, że z jednej strony bardzo mocno utyskują na ten wydarzenie, ponieważ zabiera Ukrainie przestrzeń, w której ona była jedyną pokrzywdzoną ofiarą, a z drugiej strony wywołała w Europie Zachodniej całą masę demonstracji popierających nie Izrael, tylko właśnie Palestyńczyków, co bardzo mocno zaczęło komplikować sytuację międzynarodową i stąd pojawiła się taka teza, że być może stoimy u progu III wojny światowej. Ale bardziej interesującą sytuacją jest to, w jaki sposób dotychczasowe działania amerykańskie za każdym razem kończą się pewnymi nieporozumieniami, generalnie rzecz biorąc jedną wielką międzynarodową klęską, bo to w nowym obszarze okazuje się, że polityka odstraszania przez Stany Zjednoczone w ogóle nie odegrała żadnej roli, a reakcja świata międzynarodowego wcale nie jest proizraelska, proamerykańska i w samym systemie sojuszniczym Stanów Zjednoczonych widzimy po prostu inną odsłonę tego problemu. Nie ma tutaj jedności, a zatem można odnieść się do wystąpienia Joe Bidena w ten sposób, że jego wojenne wypowiedzi, jego wojenna retoryka nie jest specjalnie czymś, co będzie game changerem, będzie zmianą sytuacji, ponieważ jak wiemy, za tym nie pójdą żadne zdecydowane reakcje. Wysłanie dwóch grup lotniskowych w ten rejon świata niewiele zmienia, oznacza tylko tyle, żeby państwa, które wokół tego konfliktu są zainteresowane tym, co się tam dzieje, nie przekraczały tylko tej linii, aby nie wznieść wojny regionalnej, między innymi, żeby Iran nie poszedł przeciwko Izraelowi na wojnę, bo ma z nim swoje rachunki do wyrównania. Niemniej jednak, nawet gdyby tych wielkich zgrupowań lotniskowców amerykańskich na Morzu Śródziemnym nie było, nie sądzę, aby w Iranie była decyzja na to, żeby z Izraelem iść na wojnę, dlatego że dość mocnym, zimnym prysznicem jest wojna o Ukrainę, na której to właśnie mamy do czynienia z sytuacją, gdzie państwo, które miało wrażenie, że ma wielokrotną przewagę nad państwem dużo słabszym, funkcjonującym na krawędzi swojej wydolności, poradzi sobie bardzo szybko. Ten przykład będzie długo jeszcze studził wojenne zapały w różnych stolicach co do tego, jak się dalej sprawy mają potoczyć, bo rezultat może być bardzo zagadkowy, nie taki zero-jedynkowy, jak wielu chciałoby widzieć. Zatem
Tutaj mamy pytanie innego rodzaju. Dlaczego Stanom Zjednoczonym idzie tak źle? A może pytanie należało postawić, jak tutaj Rosja powstrzymuje działania amerykańskie? No i tu pierwsza podstawowa sprawa jest taka, że powinniśmy wyróżnić trzy podstawowe punkty. Pierwszym zasadniczym różnicą na korzyść Rosji jest to, że ma stabilną władzę polityczną wewnętrzną, która jest póki co dziś, ale też i na jutro i na pojutrze niezagrożona. Jest zatem sprawne centrum decyzyjne, które wydaje polecenia i te polecenia mniej lub więcej, ale są dość skutecznie realizowane, czego dowodem jest fiasko ukraińskiej ofensywy. Pytanie jest takie, czy w ogóle mieliśmy do czynienia z ofensywą, czy raczej jakąś rodzajem nie do końca określonej sztuczki, jak wybrnąć z pata, w której się polityka i wojna ukraińska dla samej Ukrainy znalazła. Drugim elementem to jest oczywiście zasób samej Rosji, nie tylko mobilizacyjny, ale i sprzętowy. I być może te zasoby nie pozwalają Rosji dzisiaj, ani jutro, ani w przyszłym roku doprowadzić do tego, aby przeprowadzić zwycięską ofensywę, zadać ostateczny cios Ukrainie i postawić na swoim. Niemniej jednak Rosja, tak jak zapowiada, może tą wojnę toczyć jeszcze przez lata i to jest prawda, jeżeli popatrzymy na to z punktu widzenia potencjału i pewnej kategorii takiej umowności. Z punktu widzenia praktycznego, jeżeli byśmy tylko przywołali przykład Gazpromu, który w 2020 czy 2019 roku był wyceniany na 200 miliardów dolarów, dzisiaj na niespełne 40 miliardów dolarów, pokazuje, że tam różowo nie jest, wręcz przeciwnie, Rosja ma coraz większe wewnętrzne kłopoty ekonomiczne i to obchodzenie sankcji pozwala tak naprawdę łatać dziury, utrzymywać pewną drożność, jeśli chodzi o nadrabianie zaległości względem wojny o Ukrainę. Niemniej jednak sytuacja gospodarcza w samej Rosji się pogarsza i dla przyszłości będzie miało to daleko idące konsekwencje, o czym na Kremlu dobrze wiedzą, więc też sami są zainteresowani, choć tego oczywiście nie będą długo demonstrować ani pokazywać, żeby zakończyć tą wojnę oczywiście na swoich warunkach, bo wiedzą, że Ukraina robi się z dnia na dzień coraz słabsza, a pomoc z Zachodu jest wciąż niewystarczająca. No i do tego wywołuje to określone też konsekwencje natury polityczno-ekonomicznej w państwach atlantyckich. Coraz trudniej jest mobilizować nie tylko opinię publiczną, ale same finanse, bo jeżeli byśmy się odnieśli do Unii Europejskiej, to nie ma, tak jak już mówiłem, możliwości, żeby Niemcy wyłożyły z własnej kasy wystarczające środki na to, żeby inwestować na Ukrainie. Mówiąc już o bieżącym finansowaniu tej wojny, Niemcy mają swoje własne problemy wyliczone na setki miliardów euro, więc generalnym rozwiązaniem będzie wspólny dług Unii Europejskiej, co z kolei w kontekście złożonej ostatnio deklaracji francusko-niemieckiej w zakresie centralizacji Unii Europejskiej wskazuje, że wchodzimy w nowy etap problemów wewnątrz Unii Europejskiej. No i o tym innym razem opowiem szerzej, przywołując więcej różnego rodzaju bardzo ciekawych faktów, ponieważ gra wydaje się z jednej strony zero-jedynkowa, ale taka ostatecznie nie musi być. Niemniej jednak efekt jest taki, że napięcia na tym tle będą narastały, bo niektóre państwa, takie jak Polska, będą stały wobec sytuacji takiej, jak wielkie koszty można ponieść na rzecz Ukrainy, tracąc sporą część samodzielności w ramach Unii Europejskiej. W Stanach Zjednoczonych, jak wiemy, mamy wybory. Erdogan z kolei, jako sojusznik Stanów Zjednoczonych, jednoznacznie poparł Palestyńczyków, tak samo jak wiele demonstracji obserwowaliśmy, zaczynając od Wielkiej Brytanii, Francja w szczególności, wielkie demonstracje na rzecz poparcia walki Palestyńczyków o własną suwerenność, własną niezależność, no i niezgoda na niesprawiedliwość, która jest tutaj związana, przypisywana Izraelowi, bardzo mocno komplikuje cały ten krajobraz. Pytanie o to, czy z tego będzie trzecia wojna światowa, na przykład w kontekście postawy Iranu czy Izraela, to ja odpowiem nie, ponieważ po pierwsze trzecia wojna światowa, odsyłam do właściwego filmika, miała już swoje miejsce, nazywała się Zimną Wojną, a takie uproszczone kojarzenie, że wojna to jest tylko i wyłącznie moment, w którym następuje starcie militarne, jest daleko posuniętym uproszczeniem i już w stosunku do wieku XX, szczególnie drugiej połowy
nie mówiąc o czasach współczesnych, nie ma żadnego uzasadnienia. Jeżeli się pytamy o to, w jakim momencie dziejowym jesteśmy, to już w stosownych filmikach też o tym mówiłem, jesteśmy w trakcie geopolitycznej wojny strategicznej. Ona nie oznacza o to, że Chiny ze Stanami Zjednoczonymi muszą stoczyć jakąś gorącą wojnę, ponieważ one tę wojnę już toczą i świat w ramach polityki wielkich obszarów nie jest podzielony na konflikt pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, ponieważ powiem teraz o elemencie powstrzymywania trzecim związanym z Rosją, a mianowicie Rosja jest istotną częścią geopolitycznego trójkąta władzy w Azji. Ten geopolityczny trójkąt Azji, o którym też już mówiłem w źródłach nowego porządku światowego, polega na tym, że są to trzy wielkie obszary, więc Rosja jako najmniejszy, Chiny i Indie stanowią układ odniesienia, w którym powstaje największa indukcja cyrkulacyjna zmieniająca cały świat, łącznie z polityką amerykańską, obnażając jej słabość, jej niewydolność, jej nieskuteczność, a w samych Stanach Zjednoczonych, jak wiemy, trudno jest o to, żeby tam znaleziono jakieś remedium, poza tym, że muszą bronić tego, co jeszcze im zostało. Rosja więc z swoim potencjałem politycznym, wojskowym, demograficznym, układem geopolitycznym powstrzymuje Stany Zjednoczone, ale to nie wszystko, bo kłopot polega też na tym, że jeżeli jest taka wiedza w krajach atlantyckich, że Rosja się pod wpływem tej wojny nie załamie, że to większe problemy są po stronie sojuszników Ukrainy, oznacza to, że będzie częścią międzynarodowego porządku światowego. Czy Rosja odpowiada za atak palestyński przeciwko Izraelowi? Jest bardzo wiele tego typu komentarzy, podpowiedzi. Niemniej jednak, jeżeli przyjrzymy się temu bliżej, to raczej to nie wchodzi w rachubę. Z tego prostego względu, że Iran ma po pierwsze dużo bliżej do tego obszaru. No i generalnie rzecz biorąc, jak już mówiłem w poprzednim filmiku o Izraelu na zakręcie, naprawdę jest wystarczająco dużo siły wewnątrz i Palestyny, i Izraela do tego, że nie oglądając się na żadnych swoich zewnętrznych sojuszników, wszcząć tam kolejną wojnę, kiedy warunki do tego dojrzeją, kiedy się zgromadzi odpowiednią ilość pieniędzy, zasobów, zrobi się szkolenie, żeby wszcząć kolejną wojnę i nie po to, żeby wyzwalać Palestynę i zagłodzić czy zniszczyć Izrael, tylko przede wszystkim po to, żeby umocnić swoją władzę wewnątrz tych poszczególnych państw. Oczywiście w geopolitycznej wojnie strategicznej tego typu punkt zapalny, regionalny w tak istotnym miejscu ma automatycznie swoje znaczenie, stąd jest wysłanie tych grup lotniskowych przez Amerykanów, żeby wyznaczyć pewną określoną granicę, gdzie Amerykanie manifestują tutaj, że nie zgadzają się na jakieś otwarte wejście w wojnę pomiędzy Palestyną i Izraelem, jeśli chodzi przede wszystkim o sam Iran. Jeżeli znowu wrócimy do Turcji, to wystąpienie Erdogana po stronie państw arabskich nie idzie tutaj w tym sensie, że chodzi wyłącznie o same państwa arabskie, nie chodzi o samych Palestyńczyków, co chodzi raczej o to, żeby ograniczać wpływy Iranu w tym obszarze na Bliskim Wschodzie. Tutaj jest generalnie rzecz biorąc rywalizacja oprócz współpracy pomiędzy Iranem a Turcją. Stąd generalnie rzecz biorąc sprawy nie są tak prosto poukładane, jak bardzo wielu komentatorów nam to tłumaczy. Czy Turcja jest zainteresowana tym, żeby doszło do wojny? Nie. Turcja jest zainteresowana tym, żeby wziąć część państw arabskich bliżej siebie, żeby z nimi lepiej poukładać swoje relacje niż ma do tej pory, ponieważ jest regionalną potęgą, która jest zanurzona w radykalizujących się społecznościach arabskich, co nie jest łatwym sąsiedztwem, tym bardziej, że przenosi się to wszystko na grunt wewnątrz turecki. Mamy zatem taki bardzo pokręcony tutaj współzależny galimatias, który wskazuje dość w sposób oczywisty na nieskuteczność polityki amerykańskiej. I wysłanie tych lotniskowców jest świetną demonstracją, ale bardziej wskazaną na to, co się dzieje wewnątrz w Stanach Zjednoczonych, na zbliżające się wybory, rywalizację, która tam odbywa się o władzę, niż na to, że rzeczywiście te lotniskowce kogokolwiek
powstrzymają, ponieważ oznaczałoby, że Stany Zjednoczone muszą wejść do wojny. Wejście Stanów Zjednoczonych do wojny dla obecnej administracji amerykańskiej oznacza śmierć polityczną i przegrane wybory, ponieważ Amerykanie nie zamierzają iść i popierać jakiejkolwiek wojny na świecie. Mają już dość 20-letniej ponad wojny z terroryzmem, mają już coraz więcej dość wojny, której nie rozumieją, jeśli chodzi o Ukrainę, i tym bardziej będą zabiegali o takiego prezydenta, który będzie bardziej miał ofertę pokojową niż wojenną. Stąd jeżeli patrzymy na amerykański układ wewnętrzny, w którym kandydaci republikańscy z Donaldem Trumpem na czele mówią o zamknięciu tej wojny w bardzo szybkim tempie, to nie tyle jest to deklaracja z polityki międzynarodowej, co to jest deklaracja w stosunku do polityki wewnętrznej, że będą zmierzać do tego, aby Ameryka była spokojna i z daleka od wszelkiego rodzaju tego typu rzeczy, które się toczą na świecie. I to jest jakby podstawowy powód, dla którego Rosja tak dalece może wpływać i powstrzymywać Stany Zjednoczone. Generalnie rzecz biorąc, gdyby Amerykanie zechcieli, ale nie chcą, podejść inaczej do tych tematów, Rosja miałaby daleko posunięte problemy, ponieważ ona jest tyle silna, na ile Amerykanie jej na to pozwalają. Jeśli chodzi o obecność Chin w tym rejonie świata, no to ona się dopiero tak na dobrą sprawę zaczyna. Tutaj dopiero się pojawiają pierwsze pieniądze chińskie, rozpoznanie tego terenu. No i generalnie rzecz biorąc, zgodnie z zasadami geopolitycznej wojny strategicznej, podpalenie tego obszaru tutaj, pomóc w tym, żeby pożar trwał jak najdłużej, leży w interesie polityki chińskiej, która potrzebuje jeszcze dziesięcioleci spokoju na to, aby zebrać w sobie wystarczającą siłę, no i pokonać problemy, które się w Chinach rozpoczęły. Także Chiny nie będą tutaj parły do tego, aby była wojna. Mamy zatem do czynienia z narastającym węzłem gordyjskim, który się dodatkowo jeszcze bardziej skomplikuje z punktu widzenia na to, co dzieje się w samej Unii Europejskiej, gdzie tylko mamy pozory tego, że jak dojdzie do centralizacji Unii Europejskiej, wszelkiego rodzaju problemy nam tutaj ustaną. Jakie konsekwencje ta geopolityczna wojna strategiczna ma dla nas, dla Polski? No generalnie rzecz biorąc, pierwszy fakt, którego nie przyjmujemy do wiadomości, jesteśmy częścią tej wojny, niezależnie od tego, czy uważamy, żeśmy tę wojnę komuś wypowiedzieli, czy nie. Sama sprawa ukraińska jest już tego typu rzeczą, która jednoznacznie pokazuje nam, że nie możemy być obojętni, ponieważ świat wobec nas nie jest obojętny i zdarzenia te wywołują daleko idące konsekwencje. Ta wojna jest po prostu wojną totalną, odbywającą się na wszystkich poziomach. My jesteśmy gdzieś po środku, na rubieżach jednej ze stron. No i z drugiej strony, patrząc na to, co ma się z nami wydarzyć, musimy podejmować odpowiednie do tego decyzje. Z tym niestety nie jest najlepiej, o czym przy innej okazji. Natomiast to, czy Unia Europejska z Niemcami i Francją na czele zmieni swoją pozycję, ponieważ przeprowadzi centralizację Unii Europejskiej i rozwiąże kwadratury koła, które między innymi sama z siebie wyprodukowała, jak chociażby problem imigrancki, to jest oczywiście sprawą bardzo dyskusyjną, sprawą nawet nie do pewnego stopnia otwartą, tylko raczej sprawą rozstrzygniętą, że Unia Europejska z Berlinem na czele sobie z tymi tematami nie poradzi, przynajmniej jeszcze przez najbliższe kilka lat, ale obawiam się, że temat będzie zdecydowanie dłuższy, dlatego że pierwszą podstawową sprawą jest to, że ani we Francji, ani w Niemczech, a nawet w samych Włoszech czy Hiszpanii nie ma jednoznacznego stanowiska, co zrobić, jak ustawić się w ogóle do tego problemu, podobnie jak i do innych spraw z tym związanych. A skoro nie ma tutaj konsensusu, bo pomysły jakieś się by znalazły, one zresztą, o czym mówiłem, też są, no to generalnie rzecz biorąc, Unia Europejska jest obecna w geopolitycznej wojnie strategicznej na zasadach amerykańskiego, w dużej części wasala. Jest kimś, kto nie daje Amerykanom atutu, wręcz przeciwnie, jest rodzajem
mało uporządkowanego balastu, ponieważ podobnie jak w Ameryce, elity europejskie średnio rozumieją sytuację, w jakiej się znajdują. Jest to oczywiście związane, jak wielokrotnie o tym mówiłem, z układem porządku wewnętrznego, porządku politycznego tego, kto rządzi i jakie idee te rządy tworzą, jakie te idee rządy te wytwarzają, aby rządzić dalej. Dlatego obawy o to, że konflikt izraelsko-palestyński może się zmienić w jakąś regionalną wojnę, z miejsca wywołują określone historyczne reakcje, jakieś rodzaju wyścigi, jeśli chodzi o wizyty w Tel Awiwie czy w innych miejscach związanych z tymi wydarzeniami. Niemniej jednak to, co najważniejsze, najistotniejsze, aby spróbować ludziom dać tam odpowiednie wsparcie, zostaje daleko w tyle. Dziękuję wszystkim za wytrwanie ze mną do tego momentu. Zapraszam do mojej najnowszej książki Wojna i władza. Tam Państwo znajdą odpowiedzi na wiele pytań, na których ja w tak krótkim wystąpieniu nie mogę sobie pozwolić. Zapraszam do komentowania, do lajkowania, do subskrypcji.